Elo, z tej strony to ja. Jest dzisiaj ze mną Danamis. Elo. Jest ze mną także człowiek, który jak je, to restauracje zamykają, bo się boją o kelnerów. Jest ze mną Kuba. A siema. I jest ze mną... Jest jednoosobową watahą. Nie jest jedno... Z... Danamisie mówisz. Ja mam na imię Kuba, kurwa, ty zjebie. Nie, restauracje. A kto ma restaurację w Plymą, kurwa, dał, nie? No to czemu by ją zamykali, jak ja bym wchodził? No, nie wiem, no, ja na ich miejscu bym się bał. Przecież on ostatnio sam zjadł 4 pizze. Znaczy w sumie, w sumie za 15 się nie liczy, bo tam tylko 3 kawałki z nich zjadł. To jest nieprawda. Jasne, to jest nieprawda, oszustwo. Oszukiwaństwo. No. Jesteśmy z... Kontrybucja oraz masturbacja. Gwałty na zlecenie. Bez zlecenia zresztą też. Skurwa głupi ty. Chyba chory jest. Proszę, on się śmiał. Nie, powiesz cześć, on też się zacznie śmiać. To jest poważny temat, z tego się nie można śmiać. No. Z ludzi od tych też się nie można śmiać. A ja mam ogólnie bardzo śmieszny żart dla fanów Legii. Borussia 4, Legia 0. A może moi widzowie niektórzy są za Legią, dlaczego ich obrażasz? No to taki śmieszny żarcik był. Jak komuś się podobał, to pisze hashtag żarcik. A wiesz co? Bezludna wyspa 3, Lech Poznań 0. No widzisz? A dlaczego tak powiedziałeś? A dlaczego nie? A to był żart z Polską, a nie z bezludną. Znaczy, no z Polską, a nie z Polską. A Polska nie jest... Znaczy Lech Poznań nie jest w Polsce. Nie powiedzieć, Polska, nie powiedzieć, że Polska nie jest w Lechu Poznań. Ale Polska nie jest w Lechu Poznań. No dobra, nie jest w Lechu Poznań. Zdarza się najlepszym, nie? No tak. Każdemu zdarzają się pomyłki. Doby najczęściej. Jeden nawet mieszka w Bodmin. Nie będę wymieniał kto. O chuj. Hashtag drama. Hashtag drama. I co chciałem powiedzieć? Ogólnie w sobotę może być live, koło południa. Mam zamiar niedługo jeszcze nagrać GTA z Danamisem. Prawdopodobnie to będzie w piątek, nie? Ty Danamis. Hashtag żarcik 2. Borussia Dortmund 5, Legia Warszawa 0. Co? Strzelił im znowu? Przepraszam, to jest głupi żart. No w pierdol, tak. Robią laskę w Rosjanu. Nie, no ale szkoda mi trochę, no bo jakby nie było, oni się do tego musieli przygotowywać. Zacytuję słowa pana prezesa Legii Warszawa, czyli Leśniadorskiego. Ocie chuj. No zacytuj, dawaj. No i idziemy z grupy. Co? Jeszcze raz? Że wyjdą z grupy. Po lody. Ale no... No... Jezu, zdarza się najlepszym, a ty już od razu krytykujesz, no ja nie wiem. Jak można być osobą tak nastawioną na hej? Ja nie wiem, jak można kogoś... Wiesz, że tam... obrażać... Jak grają w tej Lidze Mistrzów, no to niech se grają, nie? Ale no kurwa, no trochę baty, nie? No trochę. No, jeszcze nie dokończyłem, jak można kurczę kogokolwiek obrażać? Przecież na cosplayu to jest nie do pomyślenia. Nie sądzisz? Nie sądzisz, Danamicie, z wulgarnym kanałem? Ja myślę jednak, że powinieneś przemyśleć swoje zachowanie. A taki Z, co ma taki... Znaczy Kuba, a że ogólnie to nie jest ten Kuba Z, ten nagrywający na YouTube, tylko to jest Kuba? To jest Kuba? No bo widziałem, jak wyglądasz i do tego Kuby Zeta, kurwa, Kuba Z, nie jesteś podobny. Jestem piękny. Ta pizza z pepperoni była piękniejsza od ciebie. Naprawdę. Z bekonem, jakby co. No to ten bekon wygląda jak pepperoni. Ty, a co tutaj jest? Przybytek bogini wojny. O, aż se wejdę tu. Spenetrujemy tę jaskinię. Życia, co tu jest, ty? Ej, pierwszy raz tu jestem, o co chodzi? Ej, uwaga, krzesło. O chuj.
Fajne krzesło. Super krzesło. Nie wiem za co. Myślałeś może, żeby kupić nowe? Nie, on najpierw musi klawiaturę kupić. Trafię przez głośno. I krzesło i klawiatura. Ale rak. Ty. Nie, ja muszę kupić klawiaturę, krzesło nie jest mi potrzebne, niech se kurwa skrzypi. Ale działa. No, no chłopak działa ci krzesło? Działa. Mówi, że kabelki tam wszystkie są ok, tak? Znaczy nie, ścina się to sprzęgło z tyłu, nie? Ale sprzęgło działa. Ci się ścinał, ja pierdolę, na ręczy będzie. Aż kurwa zakwasy mi się w brzuchu włączyły. Już nie. Włączyły mi się zakwasy. Ale na pewno zakwasy w brzuchu. Jesteś tak, pewien. W dupie kurwa. Nie wiem. Ej, ja ci ogólnie opowiem. Mi się dupa bolała na WF-ie. I to nie dlatego, że robiliśmy sobie czokopociąg. Tylko dlatego, że biegałem na 60 metrów. I, no. I tuż przed końcem. Nie zesrałeś. Nie. Natknął się na drodze kasztan, od której się lekko potknęłem i mnie później noga bolała. Ale co do tego masz? Sam jesteś kurwa kasztan. No i mi tak noga podleciała i mnie pół dupek boli. Nieśmieszne. I ogólnie pozdrawiam mojego kolegę, który sobie ci na WF-ie nogę złamał. Więc chciał drugiemu koledze zrobić RKO-a, nie? RKO! Kolega się odsunął do tyłu. I ten to jakoś dziwnie spadł, tak nogę tak krzywo dał i mu się noga złamała. No, więc... Przypadki chodzą po ludziach. Ale czy aby na pewno był to przypadek? Nie sądzę. No ja też. Tutaj osoby trzecie musiały maczać w tym palce. Jak nic. Owszem. Czekaj, wykniemy się. Zobaczymy czy stoją. E2ki stoją. Dobra, pyk. Ubiłem Sataniela i wiesz co? I nie lotnąłem legendy. Wiesz, prawie jak ty. Every night in my dreams tam były łapy Sataniela. A teraz moje sławę, aż i to ty je masz, ale... No, ale z podpisem w dniu 8.9.2016 został pokonany, a Satanie skrytobójca przez Mały Dirojerek. Ale z niego, Mały Dirojerek. Ty, a może to jest mały dealerek? Ty. Pojezdawka by żeby szybko i leciał po pejsel karda i nikt zmieniał. Mamy nowy pomysł. Mały dealerek. I będzie handlował watą cukrową w podstawówkach. Nie można tak już. O, padłem. To jest wydaje? Najlepsze, to jest najlepsze jak w szkołach się tego handlowało jakimiś kurwa fajkami. Najczęściej w angielskich szkołach to się działo, że ludzie po kiblach siedzieli i sprzedawali fajki. Nie wiem czy u ciebie takie coś w szkole było? U nas te popersy teraz. Nie. Zet w szkole ma tylko tak, że wchodzi do kibla i mu mówią, masz minutę. Aby zmieścić się w czasie. Opowiedz Zet wszystkim telesłuchaczom o tym. Nie wiem, to trochę taka dramatyczna historia. No ale opowiedz. Z czasów gimnazjalnych, czyli 2 lata temu, Zet, bardzo młody. O Boże, Zet. Aha. Ty czekaj, bo Śnieża jest źle psem. Nie ma do Śnieżeń grał TTP? Co jest? Na co są teleporty? Ty, nie ma zwoju do tego. Zwój. Dobra, to nam... Ty trochę kibel, bo mój wuja chyba nie może zobaczyć ostatniej bramki i se kurwa zasnął. Wuja to w ogóle jest nie, agent. No, ten to jest w ogóle nie... Jak chcecie usłyszeć głośne chrapanie, tylko u mojego wuja, kurwa, ten jak zachrapnie, to kurwa dostaniecie zawału, nie? Dobra, już jestem. Mama się biła, przerwała historię. No dawaj, opowiadaj. No to Zet. To było, nie wiem... Listopad roku 2000 któregoś, nie chcę się robić matne. Jaki kurwa leń. Zed był tutaj w pierwszej gimbazie, znaczy, o, prawie. Znaczy był tak przez kolejny miesiąc. No. Zanim zimigrował do Anglii. Zimigrował, no dawaj. I tak postanowiłem, że trzeba opróżnić wora i do kibla. No to wchodzę do toalety na pierwszym piętrze. Mała toaleta, śmierdział głównym jak zawsze. Ja pierdolę, padaka. No kontynuuj. Ale się dało wytrzymać.
znośne. No i co, wchodzę, otwieram drzwi, otwieram drugie drzwi i tam stoi jakieś pięć ziomków w rogu, nie? Nie wiem, czy oni się wymieniali Pokemonami czy coś, ale stali. I tak się tylko jeden obraca na mnie, nie? Ja taki pierwszak, taki, wiesz, taka ciota. I takie, masz minutę. Powiedziałem, taki, no, zrobiłem, co trzeba było zrobić. Tak, gorzej, jakby cię pocisnął, tak to wiesz, tak... Wcisnęłoby cię ostro, nie? Ale co to wtedy, człowieku? To już by nie było tak wesoło. To on by robił, kurwa, zawody z szybkiego srania, nie, kurwa. Wtedy to było po prostu jak w Sotolotku kiedyś, nie? Komora. 20 kulek wyleci i chuj spierdala. Ja pierdolę. No. To jest historia życia, Zepan. Który poszedł się wysrać. Nie no, co ty? Wysrać szkoła. Nie no, ale szanuj. Pomyśl taki 5 sekund, masz minutę, nie? I tak siedzisz, ale 3 sekundy za długo. Już wiesz, musisz uciekać praktycznie. Albo cię tak z kibla wyciągają. No to pytanie, wyjść z tej kabiny, nie wychodzić. Do końca szkoły, nie? Ja pierdolę. Tak to było kiedyś w gimnazjum. Fajnie było. Fajnie było. Do tej pory odczuwam skutki, budzę się codziennie rano, czując dyskomfort poniżej kręgosłupa. Nie, no nie no. Dobra, to my tą chorą historią kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli się spodobało, zostaw lajka. Jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj. Zobacz wszystkie linki w opisie. No to elo, pożegnajcie się. No. No, dobra.